Witam Was serdecznie z tej strony i zawitam Was po bardzo długiej przerwie. Z tego miejsca chcę Was bardzo serdecznie przeprosić, jeżeli czekaliście na kolejne moje filmiki z testowaniem produktów, to dzisiaj jest moment, że możecie razem ze mną przetestować świetny produkt, który tak naprawdę pomaga nam w naszym zdrowiu na co dzień. Tydzień temu dostałam propozycję od swojego znajomego, żeby przetestować produkt firmy Zara Farm. Jest to kolagen morski, który odpowiada za funkcjonowanie układu odpornościowego, za prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego i za prawidłowe funkcjonowanie kości, stawów i wszystko tego, za co odpowiada kolagen. Zanim jednak Wam co nieco o nim opowiem, chciałabym Wam powiedzieć, że pierwszą rzeczą, jaką zrobiłam po dostaniu tego produktu, było po prostu sprawdzenie opinii w internecie. Jak każdy z Was, ja również jestem ciekawa, co ludzie piszą o danym produkcie. I ku mojemu zaskoczeniu, większość stron, na które wchodziłam, więcej było tych opinii pozytywnych niż raczej negatywnych, a raczej obiektywne, gdzie ludzie mówili, że dopiero został zakupiony i zobaczą, co będzie dalej. Tak więc jakby zasugerowałam się tym, co ludzie piszą w internecie i sama również chciałam go sprawdzić. Fakt faktem, dopiero 4 dni go sprawdzam, więc jakby dużych rezultatów nie widzę. Produkt, o którym mowa, to kolagen morski Peptide 2100. Wygląda on w ten sposób. I tutaj na sam dzień dobry pisze, że jest to suplement diety ze skóry rybich, bezzapachowy, co jest bardzo ważne. Dodatkowo bardzo mi się podoba to, że producent zwrócił uwagę na to, żeby poinformować jakby osobę, która będzie korzystała z tego suplementu diety, o tym, co jest w składzie. I tutaj właśnie jest bardzo dużo napisane o tym, co mi się naprawdę bardzo podoba. Między innymi, czego się składa, jak go używać i co on ma w sobie. Słuchajcie, tutaj w składnikach jest właśnie kolagen HM, cokolwiek to znaczy. Ze skór ryb dorszowatych, kwas L-askorbinowy, czyli oczywiście witamina C, ekstrakt z owoców dzikiej róży, rosa kanina L, cokolwiek to znaczy. O czym powiem Wam później co do czego. I zawarte jest w nim 30 saszetek, które wyglądają w ten sposób. I taka jedna saszetka raz dziennie przed snem. Rozpuszczamy w 200 ml wody i oczywiście pijemy sobie to i idziemy sobie spać. Z takich dodatkowych informacji, jeżeli to Was interesuje, produkt jest bez konserwantów, bez GMO i producent określa to jako wysoką jakość. I oczywiście jest jeszcze informacja, że zawiera 18 aminokwasów, czego ja kompletnie nie rozumiem i tutaj jest informacja, jakie to są te aminokwasy, więc jak kogoś to interesuje, to bardzo proszę. Ja niestety nie mam o tym bladego pojęcia, więc jakby się tym w to się nie zagłębiam. Jeżeli chodzi o opakowanie, to dla mnie spełnia wszystkie warianty, jakich ja oczekuję, biorąc w ogóle suplement diety, bo często, gęsto nie ma informacji, co dany składnik robi. A mi się to podoba właśnie, że tutaj jest to uwzględnione. Jeśli chodzi o skład, to powiem Wam tyle, ile sama zdołałam wyszperać w internecie i sprawdzić, czy to, co jest napisane na pudełku, rzeczywiście pokrywa się z tym, co jest w internecie, czy to po prostu nie jest pizna wodofotomontaż. I również miło się zaskoczyłam, ponieważ wszystkie te składniki, które są zawarte na pudełku, również odpowiadają temu, co jest napisane w internecie. Suplement diety dzięki zawartym składnikom, takim jak kolagen HM, witamina C i ekstrakt z dzikiej róży, wpływa na poprawne funkcjonowanie stawów, poprawia naszą cerę od wewnątrz, wspomaga objawowe leczenie AZS i łuszczycy, wzmacnia nasze naczynia krwionośne, wzmacnia oczywiście układ odpornościowy, jednak to, że witamina C nie jest tylko po to, żeby zapobiegać przeziębieniu, dowiedziałam się właśnie, czytając trochę co nieco o tym produkcie. Dodatkowo dowiedziałam się, że witamina C poprawia nasze samopoczucie, odpowiada właśnie za prawidłowe funkcjonowanie naczyń krwionośnych i co najlepsze przy tym produkcie, pomaga kolagenowi w produkcji, co jest bardzo ważne dla tego suplementu, co odpowiada za to, że nasze stawy
szybciej się regenerują. I tak sobie myślę, że ta witamina C wcale nie służy tylko po to, żebyśmy mniej się przeziębiali, żebyśmy byli bardziej odporni przy na przykład takiej pogodzie, jak jest teraz, że raz jest ciepło, raz jest zimno, ale właśnie jest bardzo ważna w naszym organizmie. Ekstrakt z dzikiej róży pozytywnie wpływa na funkcjonowanie naszych stawów, wspomaga elastyczność i ruchliwość ich. Tak więc, krótko powiedziawszy, wspomaga po prostu wytrzymałość naszych stawów. Jeżeli chodzi o taką ogólną obserwację na temat tego produktu, myślę, że spełni moje oczekiwania, tym bardziej, że już na początku staję dużo bardziej wypoczęta i lepiej mi się śpi. Więc to teraz tylko kwestia czasu, kiedy poczuję poprawy, jeżeli chodzi o moje plecy i o moje kolana, gdzie już ostatnim czasem to naprawdę miałam problemy, żeby wejść z zakupami do domu. Więc tutaj tylko wzmacniać, wzmacniać i wzmacniać. To ciężkie do wypowiedzenia. A jeżeli chodzi o cenę tego produktu, to rzeczywiście w internecie jak na jakość, wysoką jakość, naprawdę cena jest bardzo dobra. Jak za 30 saszetek, gdzie kupujemy średnio suplementy diety w cenie 30-40 zł i po miesiącu czasu one nam nic nie dają, to jest tutaj, myślę, bardzo dobra cena. Także ja Wam serdecznie go polecam. Już na początku mojej przygody z tym produktem jestem jak najbardziej na tak i go serdecznie Wam polecam. Dla osób, które borykają się z problemami stawów, które borykają się z ogólnym osłabieniem stawów, jak najbardziej polecam.